A więc, kochani, dzisiaj mamy... Który jest dzisiaj? A, moja głowa czasami... No, ładnie. 23 sierpnia, godzina 20. Witam Was po przerwie na kanale DragonX 524. I na wstępie przypominam o subskrybowaniu kanału, jeśli jesteście nowi na kanale, do mnie powracacie po wieloletniej przerwie, klikajcie na to czerwony przycisk na dole, zróbcie, żeby zrobił się on szary i dajcie dzwoneczek, byście dostawali powiadomienia o nowych produkcjach. Do 1 września, Boże, mamy sierpień, do 1 września idziemy po 1000 subskrypcji, liczę na Was, kochani. No i tyle. Plus obserwujcie inne social media typu Instagram i fanpage na Facebooku, linki macie w opisie. Kochani, powracam, będę powracał z YouTube'em, ale dzisiaj jest blok uzupełniający. Plus trochę mi się napotoczyły problemy, po prostu, które muszę rozwiązać w swoim życiu jeszcze. Co jednoznacznie wskazuje, że dzisiaj wrzucam dla Was bloga, zgodnie z obietnicą. Ale muszę Was też przeprosić najmocniej, ale muszę przedłużyć urlop, niestety. Mam do zrobienia parę rzeczy w swoim życiu, których muszę jeszcze do końca rozwiązać. No i jeszcze praca, więc no. Myślałem, że uda mi się wszystkie swoje problemy, które mi się trochę napotoczyły, prywatne sprawy i tym podobne, rozwiązać właśnie przynajmniej do dzisiaj. Niestety nie udało mi się wszystkiego jeszcze skończyć, więc... Niestety muszę przedłużyć przerwę z YouTube'em, no i przerwa potrwa do końca tygodnia. Od poniedziałku wracamy z materiałami. Wtedy w niedzielę coś nagram awaryjnie. Może nawet w poniedziałek nawet zrobimy maraton. Gdyż w weekend nie będzie odcinków z gier kolejowych, czyli z Warsaw Rail oraz z Train Sima. Więc no, myślę, że w poniedziałek zrobimy maraton po prostu odcinkowy, który będzie trwał od godziny 16 na przykład. Czyli od 16 do 17, czy tam 8, czy 17:30 jeden odcinek, zaraz potem kolejna premiera. I tak, żeby lekko nadrobić, ale mimo wszystko jednak wrócić powoli z cyklem. Co podejrzewam, że wtedy byłyby dwa odcinki kolejowe właśnie z tych dwóch gier, Nidbuzz and Tram. We wtorek możecie spodziewać się odcinka z Oświęcimia, ponieważ tak akurat się składa, że będzie sesja z Oświęcimia w poniedziałek 28. 28 jest poniedziałek, tak? Tak. 28 jest poniedziałek. Ja wtedy dla Was zrealizuję wtedy sesję. No i zrelacjonuję i wtedy wrzucę następnego dnia o godzinie 20 planowo. I wrócimy z cyklem. Plus jeszcze plus wznowiłem sobie po prostu pracę nad zaległymi blogami, które już znowu obiecywałem w poprzednim tygodniu, wiem. Ale przez to, że mi się napotoczyło też problem w życiu prywatnym, to tam też musiałem zrobić wstrzymanie. I przy okazji wznowię sobie po prostu dokończenie montażu, jeżeli chodzi o zaległości. Bo wiadomo, nikt nie lubi zaległości, ja też tego nie znoszę. No i nie jest mi teraz do śmiechu, że ogłaszam teraz po prostu na kanale taką sytuację, że przedłużam przerwę, bo muszę rozwiązać wszystkie swoje sprawy do końca. Wiadomo, ja mam swoje prywatne życie również, nie żyję tylko YouTube'em, więc no. Muszę to niestety godzić. Życie prywatne z życiem zawodowym, z życiem YouTube'a, więc no, i social mediów. Więc wesoło jest, jak i nie wesoło. Dobrze, że dzisiaj szybko, dobrze, że mam jeszcze szybkie wolne w tym momencie. Szybkie wolne, bo to do pracy, więc no. Kochani, premiera 20 nastąpiła. Dotrzymałem słowa. Kolejna premiera będzie w poniedziałek. Nie mówię o której. Czy o 16 będzie pierwszy z maratonu, czy o 15. To zależy, jak mi pójdą nagrania. Chodzi mi o to, żeby wcelować się z Nidbuzz and Tram o 20. Żeby było planowo. No i może mi się w poniedziałek też uda wrzucić też pierwszego z dwóch zaległych blogów. A powiem wprost, że to jest dla mnie duży projekt po prostu, ponieważ jak na ten odcinek, bo to będzie odcinek trwający parę godzin.
Wiem. Wiem, jest większość osób, która mnie za to najpewniej znienawidzi jeszcze bardziej lub po prostu będzie chciała mnie zamordować, ale podzielę na segmenty po prostu, na rozdziały, żebyście mogli sobie przewijać, nawet nie będzie premiery. No bo tak jak już mu wspomniałem, odcinek będzie trwał przykładowo 6 godzin. I co? Premiera o 20 i skończy się dopiero po drugiej w nocy? No, nikt tyle nie wytrzyma, więc na segmenty będzie podzielone po prostu. Dany dzień czy dane to, mogę też zapowiedzieć, że będą unboxingi smakowe różnych produktów. Bo już to wmontowałem w tamtego pierwszego bloga, który mam braki jako eksperyment. Czy to się sprawdzi? Oczywiście ten eksperyment będzie doprowadził do końca września. Że w blogach będę też przeplatał momenty z unboxingami smakowymi. Czyli na przykład próbuję jakąś nowość rynkową, albo coś, co było, już wcześniej miało nowość, ale dopiero co dostałem i to próbuję, tak dalej. Taki pomysł już trzymał mnie od dłuższego czasu. W końcu ten kanał Dragonix 524 alias Ardens Raid, jakby nie patrzeć, ktoś patrzy w linki oraz w nazwę po małpce i że czytam dokładnie, że to tak się nazywa. Oficjalnie to jest Dragonix 524. Dlatego w nazwie dopisałem alias Ardens Raid, ponieważ na Robloxie noszę tęże nazwę. W Pokémon Go używam nazwy Ardens Raid. Z Pokémon Go będę musiał pamiętać, żeby przygotować jakieś materiały. Może. W sumie GoFest przecież będzie teraz w najbliższym czasie, więc może z GoFestu uda mi się coś nagrać krótkiego. Jak łapię jakieś oryginalne Pokémony na terenie Polski, które na co dzień w Polsce są niedostępne, a będą dostępne dla osób, które posiadają tiketa. Podziękowania dla kumpla, który mi załatwił tiketa na Pokémon Go Fest 2023 w ramach zgiftowania mi tego biletu. Bo zapłacić 70 zł to pikuś dla niektórych, ale jeszcze lepiej, jak dostaje się to w prezencie. Zrewanżuję się w przyszłym roku, więc da. Tylko mam nadzieję, że najemnik nie skoczy z ceną do 70 zł, tylko bilet na przyszłoroczny was będzie tańszy. No jak? Mniejsza z tym. Ja znowu przeszedłem do tematu Pokémon Go. Chyba, bo może. A może będziemy oprócz blogów też robili odcinki z ciekawostek informacyjnych ze świata. Ja mam na bieżąco pomysły. Niektóre mądre, niektóre głupie. Niektóre dające się zrealizować, tylko odstawiam je na wieczne nigdy. A niektóre takie, które mogę zrealizować natychmiast. W przypadku Robloxa to jest łatwe niby, że da się to zrealizować tak na bieżąco, niektóre materiały itd. Ale. Jedno jest pewne. Spodziewajcie się też w najbliższym czasie odcinków z serii Warszawa Żerań pozasesyjnie i Warszawa Brudna pozasesyjnie. Z czego na Żeroniu mam nadzieję, że będę dał radę jeździć chociaż elektrykiem, bo jest restrukturyzacja tej chwili na mapie. Mogę tylko tyle zdradzić, że są zmiany. I zobaczymy, co z tych zmian wyjdzie. Na Brudnie też mają być zmiany. W sensie na mapach Robloxowych. Nie zdradzam szczegółów, bo to póki co będzie tajemnica jeszcze w pełni. Nie zdradzam szczegółów, mówię, że jakie zmiany będą. Ale co z tych zmian będzie, to pożyjemy, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że uda się to zrealizować. Odcinki z. A właśnie. W związku z tym będę musiał zrealizować tym szybko Warszawę Brudną z. To chyba nawet nagram dzisiaj. Może nagram szybko te jeden odcinek z Brudna dzisiaj i wrzucę go na niedzielę, żebyście dłużej nie czekali do poniedziałku, jeśli się uda. Jeśli nie będzie premiery na niedzielę, tylko na poniedziałek, to albo nie. W poniedziałek będziecie mieli po prostu maraton premier. W ramach wynagrodzenia to, że była ta przerwa. Nie ma to jak myśleć na bieżąco. Ale tak chyba jest najlepiej, nie? Dobra.
Dobra, kochani, co jeszcze? Dostałem prywatne pytanie po prostu od znajomka, czy na kanale pojawiły się też inne gry niż tylko Retransport z Robloxowy. To tak, będą inne gry. Inne gry z Robloxa, oczywiście, bo Robloxu nie tylko gry transportowe. Będą też gry poza Robloxem, żeby nie było. Muszę w końcu zabrać się za naszego narodowego bohatera w rękawicach bokserskich, bo już długo się za tą serię próbuję zabrać, ale dalej tego nie zrealizowałem. Udało mi się tylko skonfigurować wreszcie pod tą grę OBS-a, więc uda się zrobić tą serię na pewno. Nie wiem, ile będzie ona miała odcinków i czy będziemy robić odcinki po 20 minut z tej gry, z tych gameplayów, czy po 10 minut jedynie. Może spodobał mi się format 10-minutowy po prostu z tego. Tytuł gry będę podawał tylko od momentu, kiedy pojawi się pierwszy odcinek. Najlepiej. Póki co mówię, narodowy bohater w rękawicach bokserskich, którego pamiętają wszyscy gracze lat 90. i początku XXI wieku. Więc no, z tego przełamu. A ja też pamiętam. Się zagrywałem. Wszystkie trzy części ograłem. Trzy wyszły, czy cztery? Coś tak koło tego. No. Jakieś też mam gry na... Boże, nie na Steamie, tylko na tej innej platformie. Boże, na... Która platforma rozdaje co jakiś czas gry za darmo? Boże, pamięć mi już tankuje. Znowu. Momencik. Mózg mi odreagował. Oczywiście mi chodziło mi o Epic Gamesa, więc no. A mam już dosyć sporą bibliotekę na Epiku, więc z Epika też będą jakieś gry. Tytuły takie dosyć konkretne po prostu. Nie takie minigierki czy coś w tym stylu. Niektóre tytuły ostatnimi czasy były za darmo dostępne na Epiku w ramach promocji. I dalej Epic potrafi wypuścić jakiś tytuł, który normalnie kosztuje 200 zł czy coś i jest za darmo. I dzięki temu oszczędzam na tym pieniądze, a mimo wszystko grę mam w bibliotece. Tylko zainstalować i ograć. Więc no. Zapowiada się, że wrzesień tak bardziej, wrzesień, październik będzie taki bardziej gameplayowym, jeżeli chodzi o nadchodzące miesiące, jeżeli chodzi o rozwój kanału. Plus te blogi, unboxingi w ramach blogów, ale to tylko do końca września taki format będę prowadził, że w blogu będę coś testować w ramach bloga. No może się to przyjmie. Jeśli się przyjmie, to na stałe wprowadzę ten format wtedy. Cóż, ja tak naprawdę póki co eksperymentuję po prostu jeszcze z tym contentem. W sensie mam swój już ukierunkowany content, jakiego się trzymam, ale to nie znaczy, że nie mogę wprowadzać zmian w moim contencie i właśnie to powoduje, że jakieś mini testy robię. I zanim przyczepicie się do moich paznokci, nie miałem czasu ich obciąć. Gdzieś obcinarkę zgubiłem. Więc zaraz po nagraniu tego bloga będę musiał po prostu poszukać obcinarki, bo to wstyd chodzić z takimi paznokciami. Wiem. Dobra. Więc rozwój, jeszcze raz rozwój, ale przerwa jeszcze potrwa do końca tygodnia. Dzisiaj mamy 23. 26, 27 jest Go Fest. Pokémon Go Fest. Może coś uda mi się z tego zrealizować, jak nie, to trudno. Może w przyszłym roku wtedy coś nagrać. Będę nagrywać z takiego eventu, jakim jest Pokémon Go Fest. W Pokémon Go muszę sobie ogarnąć nagrywarkę na telefon. Mam za to uwagę, że mój telefon to ma 32 GB pamięci wbudowanej i kartę pamięci 32 GB, dalej jestem zacofany, wiem. Muszę zainwestować w kartę 128 GB na te materiały w końcu i nowy dysk zewnętrzny terabajtowy. No i wydatki, dobrze, że w przyszłym miesiącu
Będzie dodatkowy zastrzyk gotówki. Dobra, nie mówimy o finansach. Od finansów jest kanał dla pieniędzy. Tam sobie można dyskutować o finansach. Proste. Dobra, zboczyłem znowu z tematu i zacząłem promować któregoś z youtuberów. Sorry, ale takie mam życie. Dobra. Coś jeszcze? Tak, to nie jest brudna twarz. To po prostu zarośnięta morda człowieka typowego nerda w trakcie przerwy. Który w zasadzie pilnuje, żeby to nie było owłosienie typu, że nie dbam o siebie. Po prostu za szybko mi ta broda czasami rośnie. Więc zawsze przed wyjściem do pracy muszę po prostu się poprawiać sobie ten zarost. Chociaż zastanawiam się, czy nie lepiej byłoby go tym razem ciachnąć na gładko. I chyba tak zrobię. Czyli wróci bezzarostowy Dragonix. Lub bezzarostowy Rowli. Tak, mam dystans do siebie aktualnie. Jeszcze parę lat temu najpewniej wybuchłbym od takiego czegoś, ale teraz sam z siebie się nabijam. Lubię to. Jak sobie teraz wspomnę, ile już przeżyłem z YouTube'em i wiem, że planuję z YouTube'em dotrwać przynajmniej do 20-lecia kanału. Działalności kanału. Do 20-lecia działalności kanału. Miejmy nadzieję, że to się uda. Bo póki co 13 lat mamy. W listopadzie. 13-lecie działalności kanału, który powstał w listopadzie 2010. Jestem jednym z najstarszych polskich youtuberów działających na polskim YouTubie, który miał swoje wzloty, upadki, spore przerwy. Momentalnie kanał był martwy w którymś momencie, ale potem ten kanał jednak powracał. I teraz kanał ożył na nowo i staram się utrzymać po prostu go przy życiu, starając się też o stopniowy rozwój. Mimo wszystko trzymam się swojej własnej wytycznej. Najważniejsze wytyczne dla mnie? Cały czas publikować dla Was materiały dobrej jakości. Ciekawe. No. Druga wytyczna? Dopilnować, żeby do 1 września przynajmniej do tego momentu udało się wbić ponad 1000 subów. Kolejna wytyczna? Zacząć prowadzić z powrotem Instagrama. Bo zauważyłem, że Instagram mi lekko podumarł, ale ostatnio skoczyła mi ilość followersów na Instagramie. Bardzo Wam dziękuję. Idziemy dalej, kochani. Może jeśli będzie Was ponad... tam będzie z 1000 followersów, kochani, to... nie wiem. Wrzucę jakiś specjal na TikTok. No Boże, na TikTokę! Na Instagrama. Chociaż? Zastanawiam się też nad jeszcze jedną kwestią. Dobra, kochani. Jeśli pod tym blogiem będzie 100 łapek w górę, zakładam TikToka. Wiem, że to póki co będzie niemożliwe, ale... cóż, może mnie czymś zaskoczycie. Że ten gościu nagle zakłada TikToka, bo mimo że się tego TikToka przez wiele czasu wyrzekał, bo się trzymałem tylko Facebooka, Instagrama, YouTube'a i kiedyś jeszcze Twittera miałem, ale teraz aktualnie po tych zmianach z Twitterem ja nawet nie wiem, czy mam jeszcze konto na Twitterze. Plus to się już chyba nawet nie nazywa Twitter po tym, jak przejął to Elon Musk. Więc 100 łapek w górę pod tym filmem i zakładam TikToka. Czy się uda? Czy jest to, kochani, możliwe? Wszystko zależy od Was. Wszystko zależy od Was. I co na TikToku bym wtedy wrzucał? Jakieś urywki z Robloxa. Jakieś ciekawostki z miasta. I może nagle wpadnę na pomysł, żeby wrócić do pisania piosenek. Tylko już nie do rapu. Niektórzy bardzo starzy widzowie pamiętają, co ja 9 lat temu próbowałem zrobić. Próbowałem zostać DJ-em rapowym.
Co, i tak nic z tego nie wyszło, żaden z moich kawałków nie wyszedł. Bo w kąt, bo niby miałem pomysły, ale tego nie zrealizowałem. To teraz może inny content. Ale nie rzucam się z motyką na słońce. Nie od razu. Może w przyszłym roku pomyślę o... Przepraszam, musiałam się przyjrzeć. Czy mi dzieciaki sąsiadów znowu nie próbują coś robić pod balkonem? No. No. I tyle w temacie. Co jeszcze chciałem? Spojrzę, która godzina, bo jest 17 chyba. O 20 ten blok musi wlecieć. Dobra. Podsumujmy sobie ostatecznie. Ostatecznie sobie to podsumujmy. Kanał przechodzi rozwój, mimo że przerwa jeszcze potrwa do końca tego tygodnia i od poniedziałku wracamy z regularnymi materiałami, przez to poniedziałek będziecie mieli, za przeproszeniem, maraton. Ja publikuję dla Was regularnie z powrotem materiały. Jakieś zaległości mam, to też będę je wrzucał w ramach odcinków. Pewnie będą pomiędzy premierami. Że na przykład premiera regularna jest o 20, a jakiś zaległy odcinek albo jakieś archiwum pojawi się, nie wiem, 16, 17, może rano, może o 9. Biorę też pod uwagę, że niektórzy moi widzowie od 1 września, właściwie od 4, bo pierwszy chyba wypada jakoś w piątek, nie? Albo w czwartek, nie wiem. Wiadomo. Większość z moich widzów idzie do szkoły, wraca do szkoły. Więc no, większość to uczniowie jeszcze. Więc też biorę to pod uwagę, że będę chciał dopasować swoją ramówkę czasową również pod takich widzów, jak osoby chodzące jeszcze na zajęcia do podstawówki, do liceum, może na studia. Po rozorom mam starszych widzów, mam prawie rówieśników, którzy mnie też oglądają, więc no. I uczęszczają na studia jeszcze, więc no, też biorę to pod uwagę, żeby nie planować materiałów z samego rana, chyba że wpadamy na pomysł, żeby ja zaczął wrzucać jakiś materiał o 5, żebyście sobie przed szkołą obejrzeli, coś oglądali ciekawego, nie? To ja już bym chciał nagrywać te materiały kilka dni do przodu. Ech, czuję, że jak ja wpadnę na taki challenge, to będzie ciekawie. Dobra, i ostatnia kwestia. Bo sobie teraz przypomniałem, powiedziałem, że podsumowanie, ale jeszcze kwestia mi się jedna przypomniała. Na Instagramie w prywatnej wiadomości, na Messengerze, w prywatnej wiadomości na fanpage i w komentarzach pod filmami. Koniecznie piszcie pytania do Q&A, bo nigdy tego nie zrobimy. Nigdy nie będzie Q&A, jeżeli nie będzie pytań. Cały czas mam tylko 8 pytań. Pojawiły mi się jakieś kilka bzdurnych pytań. Wolę nawet ich nie cytować, bez urazy, nie przeszły weryfikacji. Nie dotyczyły one przede wszystkim kanału. Plus pojawiły się jakaś głupota pokroju. Nie chcę tego zamać. Nie chcę sobie nawet teraz przypominać, co ja tam czytałem. Jakieś pytanie z wyzwiskiem też był. Więc no. A takich pytań też nie. Takie pytania też nie przechodzą. Pamiętajcie, że pytania mają dotyczyć działalności kanału i mojej osoby. Ale nie zahaczając o przeszłość sprzed 2017 roku. Przykładowo. Dobra, nie zakażemy przeszłość sprzed 2018. Nie tak będzie. Tylko to, co się dzieje. Chociaż wspominki będą. W ramach Q&A ja coś może jeszcze wspomnę o przeszłości. Ale od Was zależy, czy ten Q&A powstanie w najbliższym czasie. Po początkowo on czekał na 900 subów. Nie wyszło. Prosiłem o pytania. Dostałem tylko 8 pytań póki co. Do dzisiaj. Liczę na to, kochani, że chcecie obejrzeć Q&A, to tylko od Was zależy, czy ten Q&A powstanie w najbliższym czasie, ponieważ minimum pytań to ich ma być około 5-10. Aktualnie, żeby Q&A się odbył,
musiałbym zebrać jeszcze ich ze 42. Ze 42 pytania. Więc to. Dotyczące kanału, dotyczące mojej osoby po 2018 roku. Grzeczne, kulturalne. Pytania z wyzwiskami nie będę przechodził weryfikacji, będą kasowane od razu. Potem mam też ustawioną po prostu moderację komentarzy, żeby mi nie leciał spam. Ale spowolnie też pytania wysyłajcie do mnie na Instagramie, na prywatnej wiadomości. Link do Instagrama, link do fanpage'a Artens Raid na Facebooku. Wszystko to macie w opisie każdego filmu. Tego obecnego i poprzednich i w następnych. Podsumowujemy ostatecznie. Rozwój, rozwój, jeszcze raz rozwój. Czyli pomimo przestoju, od poniedziałku wracamy z materiałami regularnie. Poniedziałek będzie maraton. Idziemy po 1000 subskrypcji do 1 września. Dalej się znowu mówię, że to się uda, ale liczę na was, kochani. Jesteśmy już blisko, brakuje nam niecałych 300. Brakuje nam już niecałych 300, więc miejmy nadzieję, że się uda. Pod tym konkretnym filmem, który teraz oglądacie, wbijcie 100 łapek, a założę TikToka. Będzie ciekawie, jeżeli to się uda. 100 łapek w górę oczywiście. No i... idziemy z rozwojem, kochani. Będą pojawiały się też inne gry na kanale, tak jak już wspomniałem. Tylko, że to bardziej wrzesień, październik. Właśnie wtedy będą nowe serie, które nie będą dotyczyły już tylko stricte Robloxa, ale też gier na przykład z Epica. Proste. To z mojej strony to tyle, kochani. Dziękuję, żeście się obejrzeli ten dzisiejszy odcinek bloga uzupełniającego. Dziękuję, żeście obejrzeli i że mam nadzieję, że zrozumieliście moją sytuację i mam nadzieję, że Te ostatnie dni przerwy, które teraz się ujawniły, które niestety będą do 27 sierpnia włącznie, 28 sierpnia w poniedziałek wracamy. Mam nadzieję, że to wam wynagrodzi to oczekiwanie po prostu kolejnymi ciekawymi materiałami, które dla was przygotuję, wrzucę i po prostu wrócimy z działalnością na YouTube. Kochani, pozdrawiam z mojego studia, z mojej gablotę modeli, sprzed mojej gablotę modeli i mojego brudownika nadal. No, muszę go w końcu przestawić, bo to tak, wydaje mi się, że to troszkę głupio wygląda, że mam brudownik z tyłu, chociaż do tej pory nikt się na to jeszcze nie poskarżył, więc może nie przeszkadza. Ale paznokcie będą obcięte. No już obiecuję na następny film. Tyle w temacie. Pewnie w tym drugim bloku, który montuję, który będę zaraz też domontowywał, nawet skończę ten jeden, będę też miał pewnie te paznokcie niestety, bo nagrywałem jeszcze jedną sekwencję. Ale to ostatni raz. Kochani, dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Like, subskrypcja, dzwoneczek, byście otrzymywali powiadomienia. Obserwujcie mnie na Instagramie, na Facebooku, na fanpage'u Artens Raid. Pamiętajcie, 100 łapek w górę pod tym filmem, zakładam TikToka. Dziękuję i do zobaczenia 28 sierpnia po moim tym regeneracyjno-sprawunkowym urlopie, w którym po prostu sobie dokończę swoje sprawy, które muszę ostatecznie zamknąć. I tyle w temacie. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej!